Cześć, jestem Ternis i przedstawiam wam dzisiaj najważniejsze informacje z ostatnich 24 godzin, także zapraszam do oglądania. Protesty w Rosji przeciwko wojnie. Wczoraj, czyli w niedzielę, Rosjanie wyszli na ulice takich miast jak Moskwa, Petersburg oraz innych, pomimo masowych aresztowań oraz gróźb wieloletniego pozbawienia wolności. Taka informacja została podana na Twitterze. Prawie 5 tysięcy osób zostało zatrzymanych 6 marca podczas antywojennych protestów. Zatrzymania miały miejsce w Moskwie, Petersburgu, Jekaterynburgu i 66 innych rosyjskich miastach. Grupa hakerska Anonymous po raz kolejny włamali się do rosyjskich telewizji. Efektem tego na ekranach osób oglądających telewizję pojawiły się nagrania wideo, jak naprawdę wygląda wojna na Ukrainie. Do tego wezwania, aby Rosjanie przeciwstawili się rosyjskiemu ludobójstwu na Ukrainie. Prezydent Załęski powiedział, że lotnisko pod Winnicą zostało ostrzelane z 8 rakiet, przez co zostało zniszczone. Papież Franciszek domaga się utworzenia korytarzy humanitarnych. Rosyjski samolot Su-25 został wczoraj zestrzelony w okolicach Charkowa. Wiele znanych firm oraz marek odwróciło się od Rosji, wycofując swoje produkty, a tak wygląda nagranie z jednej z galerii. Jak tutaj możemy zobaczyć, półki są puste. Rosyjscy użytkownicy TikToka nie będą teraz mogli publikować filmów oraz robić transmisje na żywo. Jest to sprzeciwienie się rosyjskiemu prawu, które rozsiewa fake newsy. Wczoraj pojawiła się informacja, że liczba uchodźców, która przybyła do Polski z Ukrainy, przekroczyła 1 000 000. Netflix wyłącza wszystkie usługi na terenie Rosji. Wczoraj Rosja zbombardowała kościół w Bobryku pod Kijowem. Na chwilę obecną Ukraina ma więcej osób chętnych do walki niż posiada broni. Amerykański aktor Leonardo DiCaprio przekazał 10 milionów dolarów na pomoc Ukrainie z Rosją. Wielki szacunek dla tego pana. Rosja ogłosiła zawieszenie broni w kilku ukraińskich miastach od godziny 10 czasu moskiewskiego, aby umożliwić ewakuację cywilów. Wójt miasta Hostomel został zastrzelony podczas tego, gdy rozdawał chleb oraz leki mieszkańcom swojego miasta. Tą informację podała gmina Hostomel na swoim Facebooku. Noc w Kijowie minęła spokojnie. Cały czas działa transport publiczny, jest prąd, woda, ogrzewanie oraz łączność. W ciągu ostatnich 11 dni ukraińskie zakłady opieki zdrowotnej otrzymały ponad 400 tysięcy ton leków oraz materiałów medycznych o wartości ponad 6,5 miliona dolarów. Informację przekazał Oleh Laszko, wymieniając Polskę jako jednego z największych darczyńców. Rosyjscy żołnierze ostrzelali samochód ukraińskiej poczty w obwodzie zaporowskim. Pracownicy poczty rozwozili emerytury oraz korespondencję. Życie stracili kobieta oraz mężczyzna. Od początku wojny w Ukrainie zginęło 38 dzieci, a 71 zostało rannych. Na Twitterze została podana informacja, że dziś odbędzie się trzecia runda negocjacji z Rosyjską Federacją. Będzie to o godzinie 16 czasu kijowskiego, czyli o godzinie 15 w Polsce. Na chwilę obecną to wszystkie informacje, które wam chciałem przekazać. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do następnego, cześć!